To wspaniały język, który pozwala na liczenie wielu rzeczy. Ktoś podróżował z panią pociągiem i mówił, że w odróżnieniu od wielu ludzi, którzy sobie jadą pociągiem, nie wiem, albo przeglądają Facebooka w telefonie, albo czytają książki, to pani rozwiązuje zagadki matematyczne. Może nie zagadki, a zadania maturalne, bo prawdopodobnie przygotowywałam się do zajęć kursowych następnego dnia, prowadząc kurs rozszerzony z matematyki, bardzo lubię to robić, żeby przeżyć rozwiązanie zadania. Żeby przeżyć, tak, żeby móc dobrze to opowiedzieć maturzystom. Prowadzę faktycznie kurs od wielu lat, bo wychowuję sobie być może przyszłych studentów matematyki. Tak, po części. Matematykę jest trudno uczyć? To jest trudna dziedzina nauki? Z mojego punktu widzenia matematyka w ogólności, tak. Tak, to może jest trudna dziedzina nauki, natomiast uczyć pewnie jest trudno, bo trzeba podejść do każdego ucznia czy studenta, bardziej ucznia, inaczej, ale jako taka podstawowa nauka szkolna, to raczej odbierałam ją jako naukę łatwą, przepraszam, tak, to wyraźnie. Ale trzeba mieć jakieś predyspozycje, żeby chwytać to w lot, że są takie osobowości, którym matematyka przychodzi jak spłatka, a innym trudniej? Moim zdaniem to nie może być tak chwytane w lot, bo pewne rzeczy z matematyki trzeba jednak wysiedzieć. Matematyki uczy się przez rękę i przez siedzenie, przez rozwiązywanie, przez pracę również. To nie tylko uzdolnienia jakieś, być może predyspozycje decydują, bo jeżeli się zarzuci pracę własną, to nic z tego nie będzie. Czy to taka trochę mozolna praca, powoli, krok po kroku do celu? Ja bym aż tak tego słowa mozolna nie używała, bo radosna. Robi się to wtedy nieatrakcyjne. Natomiast faktycznie może to być praca, która sprawia radość rozwiązania problemu, odkrycia, dojścia do czegoś własnymi siłami, bądź w ogóle wyliczenia, tak? Matematyk na Wydziale Informatyki z ogromnymi, różnymi, przedziwnymi działaniami, między innymi znalazła się pani na bardzo prestiżowej liście 100 osób w Polsce, które przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych. Tak, takie się coś zdarzyło. To trochę nawrót być może do jakichś złych decyzji, tak bym ujęła, albo niewłaściwych. Być może powinnam była studiować informatykę. No właśnie to jest pytanie, co matematyk i informatyk ma wspólnego ze sobą? Dużo. Aczkolwiek co do studiów, to jednak są to inne trochę studia. I być może gdybym wybrała inaczej w przeszłości, wyglądałoby wszystko inaczej i pewnie mnie do tego ciągnie, bo matematyk, który ma takie chęci do obliczeń numerycznych bardziej, faktycznie jest bliżej informatyki, natomiast ten top 100, tak, ta lista top 100, faktycznie się tam moje nazwisko znalazło, ale z uwagi na to, że faktycznie prowadziłam jako koordynator program z Polski Cyfrowej, programowanie od podstaw dotyczący nauczania programowania wśród nauczycieli i dzieci klas 1-3 z dwóch powiatów, powiat białostocki, powiat sokulski. Projekt zakończył się w grudniu 2019 roku. Ale jakie wielkie efekty. 1600 uczniów. Właśnie muszę poprawić. Źle podałam. Dlatego, że policzyliśmy faktycznie dokładnie wskaźniki. Myślałam, że jest to błąd w obliczeniach. Natomiast koleżanka, która robiła zliczanie wskaźników, której bardzo dziękuję, tak, za współpracę, pani Joanna Panasiuk, bez niej ten projekt by się nie udał aż tak dobrze, zliczyła wskaźniki liczby uczniów na 2019. No to 2019. Precyzja matematyczna tutaj się przydała. Coś się zaskoczyłam, czy to nie błąd w Excelu, te 2019, czy to nie data, tak? Roku zakończenia projektu. Natomiast liczba uczniów, których obecność na zajęciach wyniosła przynajmniej 80%, bo to jest ten wskaźnik właściwy, wyniosła 1886. No to naprawdę jest potężna ilość dzieci, które się zetknęły z programowaniem. Też ich nauczycieli, bo nauczycieli też uczyliście. 142 nauczycieli. Jak się uczy programowania? Takie dzieci w tym na tych pierwszych latach podstawówki, jak je nauczyć? Czym? Jak zaciekawić?
faktycznie jak składaliśmy wniosek aplikacyjny projektu, już musieliśmy mieć na to pomysł i tutaj pomysł na realizację scenariuszy mieli nasi trenerzy. W większości to pracownicy Wydziału Informatyki Politechniki Bystockiej. Wspólnie użyliśmy program, oni byli autorami scenariuszy, częściowo też opierali się na scenariuszach mistrzów kodowania. Nasz program rozpoczynał się od kodowania na dywanie, czyli od powiedzmy zabaw, no bo można to nazwać zabawami, czy od zajęć związanych z matą do kodowania, czyli bez użycia komputera, tabletu czy robota edukacyjnego, a za pomocą poruszania się strzałkami na specjalnej macie. To jest taka mata podzielona na pola, kwadraty ze znaczeniami liczbowo-literowymi. Może być używana w nauczaniu nie tylko programowania, a wielu innych przedmiotów, czy też pojęć tak szkolnych. To jest nauczanie zintegrowane, czyli można mieszać tam różne treści programowe. Polski miesza się z geografią, z matematyką, to jest programowaniem, żeby tak, i to jest taka myśl o tym, żeby w to wszystko wpleść elementy programowania. Czyli to są pierwsze zajęcia i one mogą dotyczyć już właściwie zerówki pierwszej klasy. Czyli na pewno. Klasyk, że nauka przez zabawę się sprawdza. Tak, oczywiście, tak, bo tak ma być. Inaczej się w klasach 1-3 nie podejdzie do tematu. Następny blok zajęć dotyczył programowania na tablecie z aplikacją Scratch Junior. To programowanie bardziej obrazkowe, wizualne, gdzie właściwie uczeń palcem kieruje po ekranie i tutaj zakupione odpowiednio zostały tablety. Następny etap to programowanie z robotem edukacyjnym. W naszym przypadku akurat szczęśliwie dostaliśmy zgodę na zakup robotów edukacyjnych Foton. Tych naszych dorobek białostocki i politechniczny. Także w projekcie zakupiono 45 fotonów i te fotony krążyły po kolejnych szkołach w regionie. One służyły nie tylko w uczeniu pierwszego etapu, bo projekt składał się, szkolenie w ramach projektu składało się jakby z dwóch etapów szkolenia nauczyciela. Pierwszy etap, kiedy to trenerzy w weekendy właściwie, czy wolne dni uczyli nauczycieli, jak realizować scenariusze, nauczycieli danej grupy, danej szkoły, czy w ośrodku szkoleniowym, tak to nazywaliśmy. A następnie nauczyciele uczyli swoje dzieci. Uczyli swoje dzieci, przeprowadzili każdorazowo 30 godzin zajęć, minimum 15 spotkań dwugodzinnych, z tym jedne na terenie Politechniki Białostockiej przyjazdowe. Także potem był foton, po fotonie wchodziły dzieci starsze do Scratcha, już właściwego, już na komputerach. Zalecaliśmy to raczej klasom trzecim, dzieciom już umiejącym czytać. I mieliśmy jeszcze taką ciekawostkę jak aplikacja App Inventor. Zalecana dla dzieci, które już opanowały Scratcha, są no bo może nie tyle znudzone, co chciałyby więcej. Tak? Chciałyby więcej, to nie chcieliśmy naszych nauczycieli zostawić bez takich możliwości, tak, żeby dla tych, którzy już mają apetyt na więcej. Także, piękny projekt. Ja czekam na efekty tego projektu, to znaczy kiedy te dzieci skończą podstawówkę, i przyjdą na uczelnię. Przyjdą na uczelnię, w szczególności jeżeli chodzi o balans uczestnictwa kobiet, dziewczyn w technologiach, tak? Bo to jednak to bardzo cały istotna czas nie ma rzecz. Równowagi. To, jeżeli mówimy o równowadze takiej zwykłej 50%, to daleko jest do niej. Nadal mamy na wydziale na kierunkach informatycznych raptem 12%. Ja nie mówię o matematyce, bo kierunek matematyka stosowana jest trochę inny, tam jest więcej kobiet. Dziewczyn. Ale informatyka jest męska. Ale informatyka bardziej jest męska i to mnie bardzo martwi cały czas. No to także pani pięknie pracuje nad tym, żeby te proporcje wyrównać. A jak przeglądaliśmy, oczywiście uczestnictwo w zajęciach dzieci nie było przymusowe, tak? Rodzic miał prawo złożyć bądź nie deklarację uczestnictwa dziecka w zajęciach, to były zajęcia dodatkowe. Czyli one chciały po prostu. Ale one chciały, one wszystkie chciały. Wręcz jak klasa była bardzo duża, to nauczyciele nas pytali, co ja mam zrobić? Ja mam 24, 26 uczniów i dajcie mi więcej sprzętu, bo wszyscy chcą być w zajęciach, a poprowadzić taką grupę, gdzie zakładana grupa z Polski Cyfrowej to 16-osobowa, taka optymalna, w sensie, że nie więcej, jak mniej, to musimy się z tego tłumaczyć, ale często były to szkoły w małych ośrodkach i bywało mniej dzieci.
tak, że wszystkie chciały. Pani, która ma Pani sposób na to, żeby przyciągać uwagę, robić takie wydarzenia matematyczno-informatyczne, które cieszą się po prostu niezwykłym entuzjazmem. Cała lista, ja w ogóle nie sposób jest wszystkiego wymienić, bo Podlaskie Dni Matematyki, Dzień Liczby Pi, konkurs NABU, różne konferencje, Bialdżem, masa rzeczy, do których tłumy przychodzą do Was, bo chcą w tym brać udział. Robi Pani taki trochę show wokół tej matematyki, informatyki, taki pozytywny show. Trochę to wynika z funkcji, którą pełniłam od 2012 roku, będąc prodziekanem do spraw promocji i współpracy Wydziału Informatyki, obecnie pełnomocnikiem, ale też z tego, że jestem wieloletnim członkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Obecnie w zarządzie głównym. Teraz, tak, od tego, od 2020 faktycznie. No i jest to trochę związane z tym, że od wielu lat byłam przewodniczącą Podlaskich Dni Matematyki. Kiedyś raz prosiłam prezesa profesora Bartosiewicza, że może ktoś inny by mnie zastąpił, ale usłyszałam, że moje inicjały są właściwe, bo DM i Dni Matematyki są takie same, jako żart, tak? Nie, ale tak naprawdę to sprawa taka ważna, bo nie tylko Polskie Towarzystwo Matematyczne. Na wydziale mamy taką jednostkę jak Signum. Centrum Popularyzacji Matematyki Signum, gdzie zebrała się grupa osób bardzo zaangażowanych w popularyzację matematyki jako taką i od wielu lat działamy od, nie wiem, nie pamiętam tych czasów. Nie wiem, efekty są świetne. Zatrudnienia. Szczerze powiem, to wiem, kto jest trochę ojcem, dziadkiem, ojcem bardziej takich zachowań. Większość z nas kończyła filię Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, tak? Podczas gdy jeszcze to była filia i tam dydaktyki matematyki nauczał nas dr Edward Zych, który uczył właśnie poprzez działania, poprzez demonstracje. Konstruowaliśmy razem bryły, rysowaliśmy parkietarze i to bardzo angażowało. Nawet nie wiedziałam, że to aż tak działa. I to zaszczepił Wam na całe życie ten sposób działania. Myślę, że tak. No oczywiście potem jakieś praktyki, bo to był kierunek pedagogiczny, praktyki szkolne też były prowadzone przez właściwych pracowników. Kiedy się tak wklepałam, bo praktykę szkolną miał u mnie pan o nazwisku Marek Pisarski i byłam pewna, że się kontaktując mailem, kontaktuję się z tym samym panem Pisarskim, okazało się, że to jest pan, który przygotowuje wystawy interaktywne w Polsce. Takie centra nauki małe, nie tylko związane z matematyką, tak? I bardzo nam na tym zależało, żeby takie centrum nauki powstało w Białymstoku. No wiemy, że powstaje. Dawno temu, w 2012 roku, jako Politechnika Białostocka wyszliśmy jako third party do 7. programu ramowego Unii Europejskiej w projekcie PLACES, gdzie byłam lokalnym koordynatorem. Tego nie mówiłam, przepraszam. No właśnie, to jest po prostu kolejne zaskoczenie. Tak. Udało nam się doprowadzić do podpisania umowy z miastem Białystok. Politechniki. Umowa została podpisana 24 grudnia w Wigilię. Także zdążyliśmy przystąpić do projektu i współpracować naprawdę z wielkimi centrami nauki w Europie. No właśnie to co Pani robi, jest tak przeogromne, jest tak wielowątkowe, że tak się czasem zastanawiam, że te umiejętności, czasem się mówi o umysłach ścisłych, matematyczno-technicznych, a Pani ma też taką wizję, myślę, bardzo humanistyczną, którym na przykład pięknym obrazkiem jest, jeżeli ktoś tego nie widział, warto na Wydział Informatyki przyjść i zobaczyć piękne skrzydła, takie, na których tle można sobie zrobić zdjęcie, też wyjątkowe skrzydła. Tak, to taki nowy pomysł. Tak sobie wymyśliłam, że teraz takie skrzydła są modne, tak, że dajemy Wam skrzydeł, ale ja poprosiłam grafika, zresztą nietuzinkowego, to pan dr Tomasz Samojlik, tak, autor wspaniałych komiksów o zwierzątkach z Białowieży i autor części naszych projektów graficznych dotyczących różnych wydarzeń. Może jak będzie czas, to opowiem o kalendarzu naukowym jeszcze, który został stworzony w międzyczasie i poprosiłam go o projekt skrzydeł, wyraził zgodę, ale miałam dwa wyraźne życzenia. Poproszę o skrzydło Leonardo, jedno, i jeszcze o skrzydło pikselowe, tak żeby widać było w tym takie współczesną technologię, informatykę. I takie skrzydła, moje życzenie zostały narysowane, potem miałam duże wątpliwości, bo część osób powiedziała, a co to za skrzydło, to nie toperza. Więc pojawił się cytat Leonardo da Vinci i wszystko jest skrzydła. Też to tak na absolutny koniec. Pan doktor,
Jakie umiejętności daje matematyka człowiekowi na życie? Czego nauczy? Do życia? Mhm. Zależy, która matematyka. To matematyka, powiedzmy, liczenia, taka manipulacyjna. To zwyczajne liczenie, szacowanie, tak, codzienne, brak strachu przed matematyką, to też próba policzenia zwyczajnie swoich podatków. Nawet liczenia tak, bardzo cenna umiejętność. Tak, dość cenna umiejętność, czy oszacowania bardzo szybko tego, co mamy w koszyku w sklepie. Ale ja mówię o takiej codzienności bardzo, to nie trzeba tu wielkiej matematyki, żeby się tym zajmować. Rozumienia, jak działa kredyt bankowy, tak? To już trochę naliczanie odsetek, czy składanych, czy nieskładanych, czy prostych. To powiedzmy z grubsza szkoła średnia, tak bym określiła. Matematyka wyższa już trochę służy czemu innemu, służy naukom technicznym i może faktycznie w codziennym życiu tak normalnie wydaje się taka niekonieczna. Ale trzeba to widzieć, że jest podstawą właściwie absolutnie wszystkiego, co obecnie w nowych technologiach używamy. Gdyby ktoś kiedyś nie wpadł na pomysł liczb zespolonych, to nie mielibyśmy urządzeń wielu. Także to wspaniały język, który pozwala na liczenie wielu rzeczy. Wspaniały język, który pozwala na liczenie wielu rzeczy. To była wielka przyjemność poznać człowieka zakochanego w matematyce. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.